Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach i ich najbliżsi spotkali się na rodzinnym pikniku. Była to okazja do wspólnej zabawy i wymiany doświadczeń między osobami zajmującymi się na co dzień pracą na rzecz niepełnosprawnych. Impreza ma nie tylko integrować środowiska pracowników socjalnych i różnorakich stowarzyszeń pomocowych, ale także ich podopiecznych, którzy do Suwałk przyjeżdżają już od 10 lat. Można mówić, że jakiś mały jubileusz mamy. Zaprosiliśmy ośrodki wsparcia, a więc środowiskowe domy z terenu, także spoza naszego województwa, chyba z Kowaloleckich są, warsztaty terapii zajęciowej, osoby niepełnosprawne, DPS jest, ale także placówka wychowawcza jest, a hasło tegoroczne jest to rodzina pokoleniowa, a więc chcemy także tutaj mówić o tym, że mamy i małe dzieci, ale są rodzice, są także i starsze i tutaj na naszym spotkaniu te osoby są i to chcemy te hasła, które uskuteczniamy w rodzinie, może nie hasła, ale takie rzeczy jak miłość, szacunek, wzajemne zrozumienie, staramy się przez taki piknik urzeczywistnić. W tym roku na placu przed Domem Samopomocy z wielkim zaangażowaniem integrowało się około 300 osób. W bieżącym roku na zaproszenie odpowiedziało 10 domów samopomocy. Jest, myślę, że nas bardzo dużo. Liczymy na to, że Pan wysoko wysłucha i nie będzie deszczu, bo do tej pory płatał figle. I myślę, że również jeżeli będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej takie akcje organizował, to będziemy uczestniczyć. Ale jeżeli nie, to już też wpisało się w naszą tradycję tego domu, że sobie sami będziemy takie pikniki suwalskie organizować.